10 ćwiczeń, dzięki którym staniesz się wyższy w zaledwie tydzień. Ludzie marzą o większym wzroście z różnych powodów. Być może twoja sympatia jest od ciebie wyższa i czujesz się przez to niekomfortowo. A może członkowie twojej rodziny są postawni i nie chcesz od nich odstawać. Trzeba mieć świadomość, że wzrost zależy od kilku czynników: środowiska, hormonów, genów i sposobu odżywiania. Ale jeśli zawsze uważałeś, że trzeba przejść nad tym do porządku dziennego, no to cóż, nie miałeś racji. Zmiana wzrostu nawet po 25 roku życia jest trudna, ale jednak możliwa. Rzeczy w tym, że ludzie rosną do momentu osiągnięcia 20-25 lat. Później zyskanie nawet centymetra czy dwóch wydaje się nieosiągalne. Co więcej, po 40 ciało człowieka zaczyna się kurczyć. Istnieją jednak ćwiczenia, dzięki którym można trochę urosnąć. Niektóre są tak skuteczne, że efekty widać po tygodniu. Oto kilka wskazówek, które pomogą ci zyskać kilka centymetrów. Pamiętaj tylko, że wyniki zależą od twojego wieku. Jeśli masz ponad 25 lat, nie łudź się, że nagle potrzebne ci będą o wiele dłuższe spodnie. Numer 1. Zwisy na drążku. To ćwiczenie jest bardzo wygodne, ponieważ do jego wykonania nie potrzeba żadnego specjalnego sprzętu. Jeśli chodzisz na siłownię, możesz użyć drążków do podciągania, ale nada się również zwykła gałąź. Najpierw upewnij się, że jest bezpieczna, lub drabinka w parku. Wystarczy mocno chwycić drążek i spróbować jak najdłużej wisieć bez dotykania podłoża. Trzymaj go nachwytem. Rozluźnij całe ciało. Zacznij od 20 minut dziennie, a następnie stopniowo wydłużaj czas. To ćwiczenie przynosi kilka wymiernych korzyści. Po pierwsze, jest to trening antygrawitacyjny. Po drugie, podczas zwisu rozciąga się dosłownie wszystkie mięśnie. Otrzymują one wówczas więcej krwi, która lepiej krąży w kończynach. Ponadto tlen zostaje lepiej rozdystrybuowany w organizmie. Numer 2. Pozycja psa z głową w dół. Aby wykonać to ćwiczenie, uklęknij i podeprzyj się dłońmi. Ręce powinny znajdować się przed ramionami. Podnieś kolana. Kość ogonowa powinna być uniesiona w kierunku sufitu. Delikatnie wepchnij pięty w podłoże. Pomoże to w rozciągnięciu ścięgien udowych. Zostań w tej pozycji na 5 do 10 sekund. Dla najlepszego efektu powtórz ćwiczenie 5 razy. To ćwiczenie niesie za sobą liczne pozytywy. Poprawia rozciągliwość rąk, nóg, pleców, łydek i ścięgien udowych. A im lepiej rozciągnięte ciało, tym wyższe. Numer 3. Pozycja kobry. Dla kolejnego ćwiczenia potrzebujesz maty. Połóż się na podłodze. Dłonie powinny spoczywać po środku żeber, skierowane do dołu. Złącz nogi i połóż czubki stóp płasko na podłożu. Zaangażuj mięśnie pleców, nie ramion, aby unieść klatkę piersiową. Pozostań w tej pozycji przez 5 do 10 sekund. Ćwiczenie to rozciąga mięśnie klatki piersiowej, ramion i brzucha. Ma też dodatkowe zalety. Zmniejsza sztywność dolnego odcinka pleców, polepsza elastyczność, wzmacnia ramiona i ręce, a także kształtuje pośladki. Numer 4. Koci grzbiet. Uklęknij i podeprzyj się rękami. Delikatnie wypnij kręgosłup. To właśnie koci grzbiet. Zostań w tej pozycji przez 5 sekund, a następnie zmień ją na grzbiet w dole. Skieruj kręgosłup do ziemi, unieś głowę i złącz łopatki. Powtórz ćwiczenie 10 razy. Ta sekwencja ruchów rozciąga klatkę piersiową, plecy i szyję, dodatkowo wyrównuje kręgosłup, pomaga też wzmocnić mięśnie brzucha.
zniwelować ból pleców i działa uspokajająco. Numer 5. Rozciąganie łydek. Stań twarzą do ściany w odległości nieco większej niż wskazują wyciągnięte ręce. Wysuń prawą nogę do przodu, lewa noga powinna być wyciągnięta z tyłu, a pięta płasko spoczywać na podłożu. Zacznij zginać prawe kolano, naciskając piętę lewej nogi. Pozostań tak przez 5 sekund, a następnie zmień nogę. Gdy przyzwyczajisz się do tego ćwiczenia, zwiększy czas utrzymywania pozycji do co najmniej 20 sekund. Ten proces pomoże Ci wydłużyć mięśnie łydek. Nie zapomnij o oddychaniu, relaksacji i unikaniu napinania mięśni w trakcie treningu. Numer 6. Rozciąganie szyi. Usiądź na krześle, które dobrze podbiera kręgosłup. Zacznij zginać głowę, aż podbródek będzie dotykał klatki piersiowej. Jeśli to za trudne, wykonaj ten ruch w miarę swoich możliwości. Pozostań w ustalonej pozycji przez 20 sekund. Wróć do ułożenia początkowego. Powtórz ćwiczenie 5 razy. Następnie odchyl głowę do tyłu, jakbyś chciał spojrzeć na niebo. Utrzymaj 20 sekund, a potem znów się wyprostuj. Powtórz ćwiczenie 5 razy. Ruchy te zwane zginaniem, rozciąganie szyi do przodu i wyprostem, rozciąganie szyi do tyłu, pomagają wydłużyć mięśnie tego odcinka ciała, a im dłuższa szyja, tym większy wzrost. Numer 7. Rozciąganie zginacza stawu biodrowego. To ćwiczenie jest bardzo skuteczne. Aby zacząć, uklęknij na lewym kolanie, a prawą nogę umieść przed sobą. Połóż ręce na prawym kolanie, jednocześnie dociskając biodra do przodu. Powinieneś poczuć, jak się rozciągają. Pozostań w pozycji przez 30 sekund, a potem zmień nogę. Aby zintensyfikować ćwiczenie, unieś ręce nad głowę i wygnij ciało do tyłu. Numer 8. Unoszenie się na palcach nóg. To ćwiczenie znane jest również jako gimnastyka wibracyjna. Mówi się, że regularny trening może wydłużyć życie o całe dekady. Stań prosto, unosząc pięty na 5 cm. Utrzymaj pozycję, a potem swobodnie opadnij. Powtarzaj ćwiczenie przez 30 sekund od 8 do 10 razy dziennie. Gdy pięty są uniesione, największe naczynia krwionośne wypełniają się krwią ze względu na kurczenie się mięśni. Po opadnięciu na pięty krew natychmiast zaczyna przemieszczać się w kierunku serca, zmniejszając jego obciążenie. Jednocześnie dostaje się do wszystkich mięśni, umożliwiając ich rozciąganie. Numer 9. Skakanie na skakance.
To kolejny sposób, aby zyskać nieco wzrostu. Jest to ćwiczenie zwiększające tętno. Podczas jego wykonywania rozciągają się i kurczą wszystkie mięśnie i ścięgna w ciele. W rezultacie stają się bardziej elastyczne. Co więcej, skakanie na skakance odchudza, a smukłe ciało optycznie zwiększa wzrost. Numer 10. Pływanie. Pływanie to jedno z najskuteczniejszych ćwiczeń, dzięki którym zwiększysz wzrost. Taka aktywność wspaniale rozciąga i rozluźnia mięśnie. Co więcej, podczas pływania grawitacja nie oddziałuje na ludzkie ciało. Ruch mięśni rozciąga ciało, a jednocześnie ma bardzo dobry wpływ na kręgosłup, który się wydłuża. Dla naszych potrzeb najlepszym stylem pływackim jest żabka. Używając go, w równym stopniu angażujesz nogi i ręce, a twoje ciało jest rozciągane w przeciwnych kierunkach. Postaraj się pływać co najmniej 5 razy w tygodniu przez kilka godzin, aby cieszyć się rezultatami.